Czołem Ancymony, dawno nic nie nagrywałem od tak na żywo bez przygotowania, więc postanowiłem to zmienić i wprowadzić coś nowego na ten spierdolony kanał. Jak wiecie, niedawno chwaliłem się tym, że łowcy Chin wysłali mi gamingowe krzesło, takie tutaj za mną, zaraz zresztą je pokażę na jakichś przebitkach. I chciałem sobie o tym krześle pogadać. Nie potrafię recenzować sprzętu, nie jestem jakimś technologicznym blogerem, czy tam, nie wiem, chyba meblowym youtuberem, więc powiem prostymi słowami. Zawsze myślałem, że wszelkie jakieś gamingowe sprzęty, klawiatury, chuje muje, dzikie węże, to zwykłe marketingowe pierdolenie, bo nie oszukujmy się, cena jest przeważnie wyższa niż zwykłych rzeczy. A ja sądziłem zawsze, że takie przedmioty gamingowe różnią się od zwykłych tylko tym, że mają jakieś bajranckie światełka, takie kurwa zagłówki jak w sportowym samochodzie i jakieś inne pierdoły. Im dłużej testuję to krzesło wspomniane gamingowe, tym bardziej wiem, widzę, że pierdoliłem głupoty nie znając tematu i po prostu znowu zrobiłem z siebie debila. Jak wspomniałem, zawsze myślałem, że te gamingowe rzeczy to jest tylko takie pierdololo, ale jak teraz używam tego krzesła Blitzwolfa, to no muszę wypluć wszystko to, co pierdoliłem, bo jednak byłem głupi. Siedzi się na tym przezajebiście, mam porównanie właśnie do tego krzesła takiego standardowego z Ikei, najtańszego za, nie wiem, 150 zeta bodajże. I na tamtym moje grube dupsko nawet się nie mieściło. Tutaj to siedzisko jest długie, szerokie, ma takie pierdolniki z boku, więc siedzimy w tym wygodnie i no, czujemy się jakbyśmy kurwa siedzieli w jakimś sportowym właśnie fotelu, jak wspomniałem, w jakimś zajebistym aucie za chuj pieniędzy. Poza tym mamy tutaj też te, kurwa, nie pamiętam jak to się nazywa profesjonalnie, podłokietniki, o, chyba tak to się nazywa. Jak widać, nie znam się na tym, więc wybaczcie moje słownictwo. Możemy je regulować w dół, w górę, na boki, możemy się, kurwa, siedzieć jak, nie wiem, ginekologa, nie wiem jak się siedzi u ginekologa, ale na filmach przyrodniczych, na pewnych stronach widziałem, że tam są takie właśnie pierdolniki, na których się rozkłada nogi i tutaj się rozkłada ręce. Poza tym, no, jest świetnie wykonane. To jest, na siedzisku jest ekoskóra, więc pewnie wiem co powiecie, latem będzie gorąco w dupę, będzie się wszystko pociło, parzyło, dupsko będzie czerwone i w nocy będzie trzeba smarować je kremem. Ale no, no nie oszukujmy się, pewnie tak będzie. Więc wystarczy pewnie położyć kurwa jakiś kocyk albo poduszkę i pozbędziemy się problemu. No niestety, coś kosztem czegoś. Jak się chce, żeby wyglądało zajebiście, no to musimy się godzić na pewne kompromisy. Zaletą jest na pewno to, że łatwo się to czyści. Ja często wpierdalam coś przy graniu, przy montowaniu filmów, więc często jakiś dżem, czy tam jakieś kurwa frytki, czy inne cuda mi kapną na to krzesło. Nie oszukujmy się, każdy kurwa brudzi przy kąpie. I zaletą tej ekoskóry jest właśnie to, że pewnie da się to łatwo wyczyścić. Wystarczy przetrzeć szmatką i po problemie nie zostają żadne tłuste plamy ani nic takiego. Kolejną zaletą jest na pewno oparcie, które usztywnia wam plery i siedzicie sztywno niczym majer suchodolski kirający rozpuszczalnik w lesie białostockim. Do tego mamy tutaj taką poduchę pod plecy, która jeździ sobie tutaj po całej wysokości oparcia. Można ją sobie podłożyć pod łopatki, no nie wiem, tutaj kurwa, pod środkową partię pleców. Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, nie będę ściemniał. I no, po prostu jest zajebiście wygodne. Co jest lepsze jeszcze? Kurwa, boję się, że się wypierdolę. Nie powinienem tego robić, ale chuj. Wybaczcie mi to, co teraz, jak to będzie wyglądało, to jest wszystko, pamiętajcie, dla tego, żebyście zobaczyli, jak to działa. No, wiadomo, chcę być rzetelny. Nie znam się, ale chcę być rzetelny. Możecie się na tym rozjebać jak żaba na liściu, jak wspomniałem. Da się to jeszcze, co prawda, jeszcze bardziej wychylić do tyłu i zablokować, żebyście sobie, kurwa, nie wiem, spali najebani w tym fotelu, jak
nie wiem, prowadzicie po to streamy na przykład, więc może ja wrócę do dawnej pozycji, więc fotel nadaje się nawet do spania. Co lepsze, jego udźwig to 250 kg, czyli no ćwierć tony. Jeśli ważycie swoje, no nie oceniam, każdy coś tam ma, ja sam mam wielki bedzon. Więc jeśli ważycie sporo, to krzesło będzie dobrym wyjściem. Nie stanie się nagle tak, że siedzisko przebije rura od tego krzesła, od tego drona pod spodem z kółeczkami i wbije wam się w dupsko. Więc myślę, że to jest kolejna zaleta. I bałem się też trochę kwestii składania tego. Wiecie, no Blitzwolf to jest chyba chińska marka. Chyba, jeśli się mylę, to poprawię to i dam sprostowanie na ekranie. I bałem się, że właśnie ta instrukcja, czy albo brak instrukcji, jeśli by tak było, będzie no niezrozumiała dla ludzi w naszym kraju, ale akurat twórcy się postarali i dostaliśmy instrukcję taką, jaką dostajemy z Ikei, czyli taką, którą zrozumie nawet kurwa orangutan, któremu ktoś zrobił trepanację i nasrał do głowy, zaszywając to później, zaklejając kurwa plasteliną. Wszystko jest w obrazkach, proste, łatwe, składa się to szybko, mi zajęło jakieś, nie wiem, 20 minut, z czego większość tego czasu zajęło mi rozpakowywanie, bo krzesło jest zajebiście ciężkie, ono jest solidne, wytrzymałe, no i przez to jest chyba właśnie takie ciężkie. Ja gram w sypialni, jak wiecie, i żeby to wtargać do góry, to naprawdę musiałem użyć kurwa siły całego swojego grubego brzucha, żeby to do góry wtargać. Samo wykonanie też nie pozostawia nic do zarzutu, bo te wszystkie nóżki, kółeczka, oparcie, wszystko to jest naprawdę solidne, jest wykonane z dobrych materiałów, moim zdaniem, przynajmniej jak tak to macam, wydaje mi się, że to jest porządne. Te podłokietniki na ręce też są naprawdę solidne. Tutaj mamy metal, mamy taki gruby, dobrej jakości plastik. Nie widać w ogóle, że to jest jakaś taka tania chińszczyzna, jak to kiedyś bywało, że kiedy dotykaliśmy plastiku z Chin, od razu dostawaliśmy kurwa raka mózgu, bo chemia cała zawarta w tym syfie przenikała przez naszą skórę w mgnieniu oka. Samego wyglądu zresztą to już kwestia gustu, musicie sobie sami zobaczyć, jak to wygląda, czy podpasuje wam. Ale mi na przykład podobają się, nie ukrywam, takie bajeranckie jakieś kurwa kształty, które wprost sugerują, że to jest gadżet dla gracza, a nie krzesło, na którym będziesz siedziała w biurze przez 8 godzin i wypełniała faktury. Jedyne, co mi się nie podoba, to taki pierdolnik z tyłu krzesła. To jest taka osłonka jakby na śruby, żeby nie było ich widać po prostu, żeby to wyglądało estetycznie. Ale moim zdaniem to wygląda, kurwa, wyobraźcie sobie pingwina, który zapierdala w tym swoim fraku. I ten jego ogonek, który kurwa zwisa mu kurwa na 30 metrów za dupą i za nim się wlecze. Z tym mi się właśnie kojarzy ten kurwa, nie wiem, ciężko mi to nawet nazwać, spoiler. Taki długi element z tyłu, no mógłby być skrócony, byle tylko zakrywał te śruby, a tak trochę no to średnio to wygląda. Nawet myślałem, żeby wziąć piłę i to po prostu upierdolić, ale ja boję się zawsze, że coś zepsuję. Jeśli takie gadżety wam się podobają, to na ekranie wyświetli się kod rabatowy, który dostałem od łowców Chin, którzy dostarczyli mi to krzesło do testu i będziecie mogli kupić je taniej. O ile taniej, to też wyświetlę na ekranie, bo oczywiście kurwa, nagrywam to podczas grania w to popierdolone uzależniające lub Hero. I zwyczajnie nie przygotowałem się, nie popatrzyłem. Nagrywam to zresztą zaraz po pracy. Jest godzina, nawet nie zobaczę, kto jest godzina. Jest jakoś po 10:00, więc jeśli coś głupiego palnąłem, to musicie mi wybaczyć, ale jestem po 10 godzinach pracy po nocy. To by było na tyle, jeśli podobał wam się taki film, taki luźniejszy, luźniejsze pierdolenie ode mnie do was, no to
nie wiem, kurwa, jak to się mówi, kliknijcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, kurwa, i nie wiem, najebcie się, kurwa, wypijcie sobie piwo i pierdolcie te kocopoły, które pierdolą jacyś youtuberzy. A krzesło, jak wspomniałem, będzie w linku, te kody rabatowe i inne cuda pojawią się na ekranie. I ja wam życzę wszystkiego dobrego, odmeldowuję się, mówił do was wulgarny gracz.